Legenda mówi o trzech braciach: Lechu, Czechu i Zusie. Zapomnijcie o nich, to jakaś bzdura. Polanie? Chyba w kafejkach internetowych. Lechici? To jest dopiero bzdura. Mieszko? Nie Mieszko już od dawna. Kazimierz Wielki? Chyba... średni. Na tle historii plemienia, od którego wszystko się zaczęło, na tle historii TV Gran, te wszystkie legendy i podania bledną niczym... Teraz mi się metafory skończyły. Humankind, czyli najnowsza strategia z gatunku 4X, czyli Explore, Expand, Exterminate i... Execvo, stworzona przez weteranów gatunku ze studia Amplitude, autorów serii Endless, zabiera nas na podróż, w której poprowadzimy ludzkość do świetności. Tym samym gra rzuca wyzwanie takim tytułom jak chociażby Cywilizacja i na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo podobna, jednak już nawet po krótszym zapoznaniu możemy stwierdzić, że różnic między obiema grami jest na tyle dużo, że spokojnie możemy je oddzielić taką grubą kreską. Humankind pod względem tworzenia historii ludzkości jest też bardziej elastyczny, co pozwala często tworzyć scenariusze alternatywne. Tak więc zapraszam Was na lekcję historii pod tytułem Skąd wzięli się Polacy? Naszą podróż rozpoczynamy dawno temu. Tak dawno, że to nawet dalej niż przedwczoraj. No i proszę bardzo, oto plemienie TV Gran. TV Granie są przyjaźni zwierzętom, więc żywią się tylko orzeszkami i jagodami, a także ciekawi świata, więc zbierają każdy badziew, który leży na ziemi. A ich władca, znany w podaniach jako Mateusz Pan, zapoczątkował jedną z największych wędrówek, jaki widział świat. I ponoć po dziś dzień bezpośredni potomkowie Mateusz Pana chodzą po tym świecie. W odróżnieniu od cywilizacji, Humankind rozpoczyna się w polu. To znaczy nie mamy miasta, tylko jedno plemię, które musi zdobyć gwiazdkę rozwoju, żeby przejść do ery starożytnej. Dopiero po wyjściu z ery neolitycznej będziemy mogli założyć pierwsze miasto. I tak właśnie czynią TV Granie. Bardzo ładna okolica, wodospad, klif, morze, dżungla, od wykapane koluszki 10 tysięcy lat temu. Dążenie do jak najszybszego założenia cywilizacji nie musi być optymalnym rozwiązaniem. Ci, którzy nieco poczekają, natrafiają na losowe wydarzenia, które pozwolą im wybrać niewielki bonus wpływający na dalszy rozwój gry. I tutaj proszę, macie dowód, skąd wzięła się pracowitość Polaków, plus jeden do trybików. Trzeba jednak pamiętać, że TV Granie nie byli sami na świecie, inne plemiona też szukały chwały, niektóre były nawet nastawione przyjaźnie. Panie kierowniku, pan poratuje szlugiem. W końcu jednak TV Granie przeszli z nomadycznego do osiadłego trybu życia. Dziś już wiemy, że to właśnie oni założyli kulturę Mezopotamii. I stolica tej cywilizacji wcale nie nazywała się Babilon, tylko TV Grovicum. Jedną z kluczowych różnic między Humankind a cywilizacją jest podejście do wybierania kultur. W cywilizacji wybór nacji jest naszym pierwszym wyborem. W Humankind sprawa ma się zgoła inaczej. Tutaj nową kulturę wybieramy na początku każdej kolejnej ery. Pula dostępnych zmienia się z każdą epoką, no i siłą rzeczy wybierając następną, tracimy dostęp do unikatowej jednostki oraz dystryktu poprzedniej kultury. Zachowujemy tylko pasywne bonusy. Gra pozwala nam jednak na transcendencję kultury do następnej epoki, jeżeli bardzo chcemy. Ma to jednak swoje zady i walety. Unikatowa jednostka oraz dystrykt zostają, co sprawia, że po czasie staną się raczej przestarzałe, no chyba, że lubicie patrzeć, jak wasze hipki z dzidami walczą z czołgiem. Nie moja sprawa. Benefitem natomiast jest to, że dostajemy więcej punktów chwały potrzebnych do zwycięstwa za osiąganie cywilizacyjnych celów. I ta mechanika daje nam możliwość tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju ludzkości, a także zwiększa różnorodność rozgrywki. W jednej epoce możemy bowiem grać nastawionymi na naukę Babilończykami, a w drugiej Rzymianami, którzy są kulturą ekspansjonistyczną. Mam jednak wrażenie, że czegoś tutaj brakuje, jakiegoś bardziej rozbudowanego połączenia kultur, które po sobie następują, a nie tylko przejmowania pasywnych bonusów, które w górnolotny sposób nazwane są dziedzictwem. Dałoby to o wiele większą satysfakcję ze stworzenia jakiejś unikatowej cywilizacji, będącej połączeniem kilku kultur. Ta mieszanka, owszem, jest tutaj obecna, ale nie jest ona jakoś specjalnie głęboka. Plemię TV Gran rozwinęło się w miłującą naukę cywilizację, jednak w tym bezlitosnym świecie antycznego świata walka o terytorium staje się priorytetem. Z TV Grovicum wysłano więc zwiadowców, by założyli nowe przyczółki, które potem będzie można zmienić w miasta.
Badania wyraźnie wskazują na to, że mezopotamscy przodkowie Polaków odkryli Gunung Mulu w malezyjskim Borneo. Tutaj założą miasto o nazwie Hedonia, jednak najpierw powstanie trzecia co do wielkości osada, czyli Gambria, a wcześniej jeszcze TV Growice Dolne. Pierwszą cywilizacją, z którą przodkowie Polaków mieli do czynienia, był Egipt i tyle rację cechowała raczej chłodna uprzejmość. Wszyscy wiedzieli, że prędzej czy później to walnie i czeka ich wojna. Strefa wpływu TV Growicum była coraz silniejsza, obejmowała już nawet ziemię Egiptu, jednak wojna wybuchła znacznie później. Wtedy, kiedy nie było już Babilończyków, a kultura znacznie późniejsza. Wcześniej jednak byli Grecy, co daje nam dowód na to, że Polacy w prostej linii wywodzą się od starożytnych Greków. Widać, że twórcy celowali nie tylko w weteranów gatunku, ale również w osoby jeszcze nieopierzone. Humankind jest znacznie przystępniejszy dla nowych graczy. I nie chodzi tutaj tylko o uproszczenie pewnych mechanik, ale również ich prezentacja, a także prezentacja celów cywilizacyjnych, które musimy zdobywać. I ta prezentacja kojarzy mi się z czymś rodem z gry mobilnej. Oczywiście mechanicznie to coś o wiele bardziej skomplikowanego, jednak gwiazdki kojarzą mi się z jakąś produkcją smartfonową. By przejść do następnej epoki, a dzięki temu do wyboru kolejnej cywilizacji, musimy zdobyć 7 gwiazdek cywilizacji. Zdobywamy je realizując cele, takie jak wytworzenie konkretnej liczby punktów wpływu, zrealizowanie projektów badawczych, wygrywanie bitew, przyłączanie kolejnych terytoriów do swojego imperium czy rozwój miast. Każdy taki cel daje nam punkty chwały, jednak więcej dostajemy za cele, na które zorientowana jest dana kultura. Na przykład Fenicjanie są kulturą handlową, więc więcej punktów chwały dostaną za trzepanie kasy. I szczerze mówiąc, te wszystkie rzeczy robiliśmy już w innych grach tego typu. Podstawy są bowiem takie same. Im więcej jedzenia produkujemy, tym szybciej zaludniają się miasta. Im więcej produkcji, tym szybciej stawiać będziemy budowle. Im więcej punktów nauki, tym więcej badań ukończymy, a za kasę wykupujemy to, na co nie chce nam się czekać. Odkrywamy też cuda nauki, budujemy monumenty i tak dalej. Tym razem jednak za te wszystkie czynności, które i tak byśmy robili, dostajemy punkty. I choć może nam się wydawać, że te gwiazdki są czymś arcade'owym albo mobilnym wręcz, to jednak te punkty, które osiągamy za zdobywanie celów, czy też wypełnianie pewnych światowych czynów, czyli chociażby odkrycie jakiegoś cudu natury albo wynalezienie pisma, daje to takie przyjemne uczucie, że no, coś się osiągnęło. Przez lata między Egiptem a pradziadami Polaków toczyła się zimna wojna. Obie strony dozbrajały się, a Egipt bezczelnie testował cierpliwość Mateusz Pana XII. Na wojnę jednak trzeba było jeszcze poczekać, bo dopiero za panowania Mateusz Pana XIII, władcy cywilizacji Kmerów, wybuchła na pełną skalę i to on zaatakował. Decydującym ciosem była bitwa pod Araszowem, w wyniku której poparcie dla wojny w Egipcie spadło do zera, przez co przywódczyni była zmuszona do zawarcia pokoju na warunkach Kmerów. Te warunki to pokaźne reparacje oraz przyłączenie do imperium miasta, które potem zostanie przemianowane na Jordanowo. 150 lat później, w 1925 roku naszej ery, Kmerowie przeistaczają się w Polaków. Z budowniczych stają się nacją nastawioną militarnie. Myślicie, że to koniec? O nie, bo w powszechnej świadomości ciągle popularne są mity, które z prawdą nie mają nic wspólnego, na przykład to, że walczyliśmy z krzyżakami. A to nie jest prawda. Okazuje się, że naszym śmiertelnym wrogiem byli mieszkańcy Gany, z którymi toczyliśmy praktycznie cały czas wojny, ale także sukcesywnie zdobywaliśmy ich kolejne terytoria. Z traktatów wiemy, że Polska była znacjonalizowaną gospodarczo, preferującą swobodę obyczajową oraz religijną nacją, która ostatecznie przekształciła się w państwo sekularne. No i mit na temat husarii możemy wsadzić między bajki. Owszem, husaria występuje w różnych podaniach, jednak znaleźliśmy dowody na to, że Polska nigdy tej formacji konnej nie wystawiła do boju. Jaki był tego powód? To proste, brakowało koni. We współczesnych wizualizacjach widzimy jeźdźca na jednym koniu, jednak nowe fakty wskazują, że każdy husarz potrzebował 2 koni, po jednym na każdą nogę. W Humankind mamy dużo mechanik, które znajdziemy w takiej cywilizacji czy w innych grach typu Forex, ale są one zaimplementowane nieco inaczej. I choć wyraźnie czuć, że studio Amplitude budowało Humankind na stelażu stworzonym ze swoich poprzednich gier z serii Endless, to i tak różnice sprawiają, że ma ona własną tożsamość. W takiej piątej cywilizacji chociażby ideologię wybieramy arbitralnie. W pewnym momencie po prostu możemy kliknąć w odpowiedni przycisk i pyk, mamy ideologię. W Humankind z kolei to nasze decyzje, które podejmujemy rozwiązując losowe wydarzenia, decydują o tym, w którą polityczną stronę pójdzie nasza cywilizacja.
Jest to uproszczone oraz przejrzyste, ale nie mogę powiedzieć, że gorsze. To inna forma znanego systemu. Tak samo jest z religią. Dla osób niezaznajomionych z grami 4X tworzenie religii w cywilizacji może wydawać się przytłaczające. W Humankind z kolei jest znacznie prostsze. Te różnice rozciągają się na przestrzeni praktycznie wszystkich systemów, od gospodarki po budowanie cudów chociażby. Naprawdę podoba mi się to, w jaki sposób rozwiązano to w Humankind. Co jakiś czas możemy zarezerwować sobie cud, który chcemy zbudować. Ten automatycznie staje się dostępny tylko dla nas. Nie ma więc tutaj takich sytuacji, jakich autentycznie w cywilizacji nie znosiłem. Buduję sobie cud i nagle tura czy dwie tury przed jego ukończeniem dostaję komunikat: sorry, ktoś inny go właśnie zbudował w tym czasie, kiedy ty go budowałeś, spóźniłeś się o jedną turę i cała twoja robota idzie w cholerę. Chyba jedynym systemem, który trzeba nieco rozkminić, jest rozwijanie miast oraz powiększanie terytoriów. Mamy tutaj rozróżnienie między dystryktami, które zajmują oraz ulepszają pola dookoła miasta, a także infrastrukturę, która rozwija samo miasto. Terytoria zdobywa się za pomocą posterunków, z których można utworzyć kolejne miasto albo przyłączyć je już do istniejącego. Wymaga to zastanowienia się, która opcja jest lepsza w konkretnej chwili i naprawdę nie ma przeszkód przed stworzeniem potwornego molocha miasta, które obejmuje nawet kilkadziesiąt terytoriów. Sztuczna inteligencja zarządzająca miastami jest natomiast taka sobie. Domyślnie jest ona ustawiona na zrównoważoną, tak więc będzie ona przydzielała robotników porówno do czterech kategorii zasobów, które tworzone są przez miasto. Często prowadzi to do sytuacji, w której dostajemy komunikat, że nasze miasto wymiera, że populacja miasta umiera, maleje, ponieważ nie produkuje ona dostatecznej liczby żywności. Tak więc choć mikrozarządzania jest tutaj mniej niż w cywilizacji, to jednak warto cały czas trzymać rękę na pulsie i co jakiś czas sprawdzać, co się dzieje w naszych miastach. Jeżeli myślicie, że Humankind, choć prostsze mechanicznie od cywilizacji, to znaczy te systemy są bardziej przejrzyste i prostsze, jest jako całość proste, no to nie. Na wyższych poziomach trudności gra jest naprawdę trudna, głównie ze względu na to, że sztuczna inteligencja wroga jest bardzo agresywna, szczególnie we wczesnych etapach i potrafi skutecznie zalać nas wojskami, jeżeli nie uważamy, a przez to, no cóż, uniemożliwić nam rozwój. Technikalia też nie są dobrą stroną Humankind. Czasy ładowania potrafią być bardzo długie. Nawet na dysku SSD, a do tego optymalizacja nie jest najmocniejszą stroną tytułu. Nawet na dobrym PC-cie gra potrafi czasami nieźle przykrzaczyć. Do tego kilkukrotnie wywaliła mi się do pulpitu w trakcie ustawiania rozgrywki. I dobrze by było, jakby twórcy to naprawili. Kolejne wojny z Ganą zaowocowały aneksją następnych terytoriów. Polacy, dumni potomkowie plemiona Tefaugran, Babilończyków, Greków oraz Kmerów, myśleli, że są niepodzielnymi panami świata, dopóki nie natrafili na cywilizację Zulusów. Jak się okazało, ci byli znacznie bardziej rozwinięci, zarówno technologicznie, jak i terytorialnie. Dopiero przed Zulusami Polska musiała spuścić wzrok i ustąpić przed silniejszym graczem. Ale wiecie, na każdego przyjdzie pora i na mnie też już ona przyszła. Podsumowując więc, Humankind to naprawdę solidna alternatywa dla cywilizacji. Mechaniki są prostsze, bardziej przejrzyste, ale to wcale nie oznacza, że gra jest prostacka. To naprawdę dobra alternatywa i mocny konkurent do cywilizacji, szczególnie teraz, kiedy seria Cywilizacja jest w takim troszkę stuporze. Nie będę tutaj mówił, że jest ona lepsza od serii Sida Meiera, jest po prostu alternatywą. Te podstawy gatunku są bardzo podobne, jednak mimo wszystko Humankind robi pewne rzeczy inaczej. W pewnych aspektach jest ona uproszczona, ale to wcale nie oznacza, że jest gorsza. Do usłyszenia, cześć, pa!